Radio Rotunda. Serwis informacyjny. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Sierra Leone to kraj, który od wielu lat próbuje podnieść się po wyniszczającej wojnie domowej. Nie brak jednak ludzi, dla których misja podniesienia tego afrykańskiego państwa jest głównym celem życiowym. Jednym z nich jest Moisa Saidu, koordynator współpracujący z Amnesty International, który ostatnio odwiedził nasze piękne miasto. Personally, I grew up in during a repressive regime in my country, where you have to fight for everything, including food. So since I was like, wychowywałem się w czasach, kiedy w Sierra Leone panował opresyjny reżim. Wtedy musieliśmy walczyć o wszystko, najbardziej podstawowe rzeczy, takie jak jedzenie. Te same problemy miałem później także w szkole średniej. Zaangażowałem się w kampanie społeczne, a w końcu w dorosłym życiu trafiłem do Amnesty International i zająłem się prawami człowieka i w końcu zdałem sobie sprawę, że właśnie o prawa człowieka chodzi. Tak naprawdę nie był to wybór, tylko była to kwestia konieczności życiowej. Najbardziej poważnym problemem jest dyskryminacja, jest bieda, która przejawia się dyskryminacją, pogwałceniem praw człowieka, brakiem dostępu do podstawowych zasobów. Dlatego działamy na rzecz zmiany. Nie jest to w mojej pracy bardzo częsty problem, ale Afrykańczycy bardzo często mają problem z dostaniem się do Europy, nawet jeżeli spełniają wszystkie warunki i złożyli wszystkie wymagane dokumenty. Spotkałem się z pewnymi nieprzyjemnościami na lotnisku, mimo że wcześniej podróżowałem już do krajów strefy Schengen. Po raz pierwszy miałem problemy tutaj w Polsce. Cieszę się, że w końcu udało mi się tutaj dostać. Zachęcam ludzi, żeby udać się do Sierra Leone, zobaczyć te problemy na własne oczy, poznać ludzi i zaangażować się w działanie. A tak na wyższym poziomie to możliwe byłoby stworzenie funduszu na rzecz tych biednych dzieci, które są pozbawione podstawowych udogodnień, edukacji, nawet jedzenia. Funduszu na rzecz rozwoju edukacji czy funduszu na rzecz rozwoju rolnictwa. School fund, maybe we can develop a fund for agriculture and other interesting things that we can do to change the lives of hungry poor communities in Sierra Leone. Zła wiadomość dla zmotoryzowanych. Urzędnicy w Poznaniu ponownie postanowili utrudnić nam życie. Tym razem wzięli się za opłaty parkingowe. Obecnie za parkowanie w strefie kierowcy płacą od godziny 10 do 18 w dni robocze. Natomiast w weekendy strefa jest bezpłatna. Od maja zaś za parkowanie będziemy musieli płacić w dni robocze od godziny 8 do 18, a także w soboty od 8 do 14. Co o tych zmianach sądzą poznaniacy? Sprawdzał Błażej Daracz. Chore. Dokładnie. Chore. Nic więcej. Ja usługami się zajmuję, to także staraliśmy się do 10 to załatwić, a teraz już nie będzie za darmo można było stanąć. Przeszkodzi nam w załatwianiu różnych spraw w urzędach. Do tej pory można było przyjechać o 9 bez problemu, znaleźć miejsce do parkowania, pozałatwiać swoje sprawy i normalnie wrócić. Chyba mi to nie przeszkadza, mnie osobiście, natomiast pewno ludzie, którzy robią jakieś zakupy w weekend czy coś, to może to być problem. Już chyba ich porąbało do końca tej masakra. Myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Nie powinno mieć miejsca. Ten wolny akurat jest dzień taki, że można rodzinnie przyjechać i dodatkowe opłaty, no bez sensu. Czas więc zostawić samochód pod domem i przerzucić się na rower. Będzie to nie tylko tańsze, ale także zdrowsze. Czym dokładnie są wolne tory i do kogo należą te tereny, powiedział Piotr Kryszak, rzecznik prasowy oddziału gospodarowania nieruchomościami PKP SA w Poznaniu, z którym rozmawiał Radosław Krawiec. To jest obszar od mostu dworcowego aż do ulicy Hetmańskiej i to jest ogromny obszar, bo to jest gdzieś tam 100-120 hektarów. Te tereny mają różnych właścicieli. Częściowo jest to PKP, które jak wiadomo jest podzielone na kilka spółek. Częścią terenów zawiadują Polskie Linie Kolejowe, część terenów o takim charakterze komercyjnym, która nie jest potrzebna na ruch kolejowy. To są tereny, którymi gospodaruje PKP SA, oddział gospodarowania nieruchomościami i te tereny jakby z punktu widzenia komercyjnego one są ciekawe, bo one będą w przyszłości wykorzystane pod budowę niemalże nowej dzielnicy Poznania. Jak wpływa na ludzi znaczne poprawienie warunków atmosferycznych, czyli to nasze ukochane i tak wyczekiwane słońce? Odpowiedzi na to pytanie szukała Żaneta Czupryńska.
Dla mnie osobiście zmiana pogody, warunków atmosferycznych wpływa fantastycznie. Uwielbiam słońce, uwielbiam spacerować. Mam ochotę biegać, chcę mi się grać w piłkę, uprawiać różne inne sporty. Jestem niezwykle szczęśliwy, a liczę, iż będzie jeszcze cieplej i będę mógł sobie na przykład pójść na basen. Przy takiej ciepłej, znakomitej pogodzie czuję się lekki i rześki. Według mnie poprawia się nastrój ludzi, ich samopoczucie. Ludzie są weselsi i chętniejsi do wyjść, do imprez, do spotkań. Pogoda wpływa na mnie osobiście, mogę powiedzieć, że poprawia mi humor i ogólnie czuję się lepiej. No oczywiście każdy ma od razu lepszy humor i jest lepsze samopoczucie. Możemy wychodzić na spacery, uprawiać różne sporty, gdzie zimą nie możemy ich uprawiać. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę słonecznego weekendu. Do usłyszenia już w środę. Joanna Wężykowska, Radio Rotunda.